Jasiu, od 6 lat oceniasz styl polskich gwiazd i zazwyczaj bywasz bezlitosna. Czy ty nie miewasz wyrzutów sumienia, że one nie śpią po nocy? Staram się, żeby ta krytyka była jednak wiarygodna. Czasami krytykuję, czasami chwalę. Później znowu na odwrót. U tej udanej osoby potrafię znaleźć coś interesującego, za chwilę u niej jest coś nieinteresującego. Więc ja tak naprawdę cały czas obserwuję modę i widzę jakiś progres, widzę, co się nowego dzieje, widzę, kto ten styl potrafi mieć, kto ten styl odnalazł. To jest dla mnie bardzo istotne, więc nie chciałabym, żeby ta krytyka, i mam nadzieję, że to się teraz jakoś zmieni, była postrzegana jako coś, że ludzi nie lubi, że jestem zła, bo to nie o to chodzi. To jest ubranie, ja nie mówię o tym, że wykonały jakiś zły projekt, albo zrobiły coś złego w życiu, albo że wybrały nieodpowiedniego partnera. My skupiamy się na ubraniu jako na czymś tak istotnym, tak poważnym, jakby to miało zabić nasze życie, a to nie jest prawda. Zawsze sukienkę można zmienić, na lepszą albo najgorszą.